strategiczne, które zostały owego czasu podjęte. Żeby ich przywóz, żeby ich
ludzi za wszelką cenę namówili, żeby się szczepili. No niestety, niestety, bo to jest taki interes, nie? Bo jak tego nie sprzedadzą, no to powiedzą, że zamówili niepotrzebnie i będą mieli oskarżenie. No takie są skutki. Takie skutki, jak się wdzięczy państwu. W normalnym państwie pieniądze w aptekach, kto chce, to kupuje ze w aptece i się szczepi. I państwo się do tego nie miesza i dzięki temu są zaszczepieni, co chcą. Już rok temu byłaby połowa ludzi zaszczepiona, ta, która chce się szczepić. I to wszystko. Nie mam więcej do powiedzenia, to jest system, system jest winien. System jest winien, no ale pan nie dzieje swoje odwiedzi. Dziękujemy, dziękujemy panie pośle, dziękujemy bardzo. To był głos rozsądku pana posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikke. Dziękujemy. Jak widzicie, my nie mamy złych intencji, chcemy rozmawiać. Więc czemu ten człowiek do nas tu nie podchodzi? Zobaczcie, są jeszcze ludzie na scenie politycznej, którzy rozumieją, o co chodzi i wiedzą, że to jest wszystko ściema. Tak, może też są wystraszeni, może też boją się wirusa, ale to wszystko nie powinno się odbywać kosztem społeczeństwa i kosztem segregacji.